zakuje się szyby. Zobacz. Plakaty, dobra. Plakaty to niech sobie będą plakaty. Wszyscy przespali pierwszą noc. Pierwszą, już druga. O, kto przyjechał? Wujek Marek. To już druga. Dobrze jest. Wszyscy są zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni. W tamtym roku w piątek o godzinie 21.00 witam w ogóle wszystkich. O 21.00 w piątek w tamtym roku były 40 sztuk samochodów, a wczoraj o 21.00 było już 61. Więc znowu tendencja wzrostowa. Włocławek się podoba, organizacja się podoba, ludzie są zadowoleni, teren mamy reprezentacyjny. Z czego jestem bardzo dumny. Sponsorzy dopisali, bardzo dziękuję. Obsługa, catering, PSS-y, kontenery, kibelki, drewno, ognisko, cuda. Wszystko jest, słońce jest, pogoda. Chodziłem 4 rano i powiedziałem, że nie będę bluźnił. Tak, powiedziałem. Longin będzie jako pierwszy jechał. Tak. Znajdźcie w busie te, napis organizator. Mhm. Dwie naklejki powinny być i trzeba nakleić na ten. Jak Longin przyjedzie, na przednią szybę mu trzeba nakleić. I nie wiem, kto będzie jechał ostatni. Mhm. I staramy się ustawiać paradę tak, może, żeby... A, zresztą to się pomiesza, dobra. To się zmieni. Kij w oknie. Nie będzie problemu. Na każdym skrzyżowaniu najlepiej byłem poczekali na któregoś, który dojeżdża, żeby nam go wystopować, pokaże, że ma stać, nie? Tak. To przyjdź przy hamul, tak, żeby wystopować. Żeby się nie przejeżdżali przez każde skrzyżowanie, jakby właśnie... No. Bo to się było rozwija, inaczej, bo to się wbije. No, bo to się wbije. Karmisz. No, nie ma jakości, tak myślałem. Końca jest. Dobra. To się stawi, proszę ustawiać. Włączony będzie? Albo ten. Albo od razu wycofajmy może. To jest chluba i duma po prostu, to. W tym roku będzie jeden kibel właśnie. O! Dobra. Busa, Luis, w busa ojca możemy włożyć. Nie w zastępczy samochód. Dobra, pasuje. Garbusa. Na Bulwarach. Z bulwarów, jak będziemy z paradą. Część pojedzie. My prowadzimy na teren zlotu, tak? Tak. Albo dobra, dobry pomysł. Na razie wrzućmy do busa, a na tej, na paradzie, nie dzwońcie tutaj. Na paradzie, jak będziemy stać na bulwarach, tam będzie cisza, spokój, bo będziemy i sobie na spokojnie przerzucimy. Oh,
Możemy. No i skąd dowiedziałeś się o zlocie? Skąd się dowiedziałem o zlocie? Siedziałem w pracowni i się tak dowiedziałem, że chyba trzeba następny zrobić, bo było miło w tamtym roku. W tamtym roku 66 samochodów było. A w tym roku już mamy chyba 85 albo 87 samochodów. Taka ciekawostka. W tamtym roku w piątek o 21 było 40 samochodów, a wczoraj było o 21 61 samochodów. Także frekwencja znowu wzrostowa. Włocławek lubią, Włocławek chcą odwiedzać. Jest kolorowo, wesoło i tyle. No i trzeba to robić, żeby było inaczej. Wpadliśmy na pomysł, żeby zloty były tematyczne, bo ludzie przyjeżdżając lubią się bawić, po prostu. Bawimy się w punkrockowców, przepraszamy prawdziwych, zatwardziałych punkrockowców, ale utrzymujemy klimaty, bo się ludzie poprzebierali. Tutaj mamy nawet samochód przebrany ze Swarzędza. Są czerwone sznurówki, są agrafki, są obcisłe dżinsy. No i przede wszystkim na zlocie, dla zlotowiczów, na taka niespodzianka, będzie stricte punkrockowa kapela będzie grała, zespół Moskwa. Są kolesie po prostu 83 rok założyć kapelę w PRL-u i jeszcze nazwać ją Moskwa, Mistrzostwo Świata uważam. Dlatego zdecydowałem się skontaktować i zaprosić. I nie odmówili, jeszcze nawet tak sprawę polubili, że na stronie Garbaty Włocławek, www.garbatywocławek.q4.pl mamy zdjęcie zespołu Moskwa, stoją przy garbusie znalezionym gdzieś w Łodzi. I po prostu no, czują klimaty garbusiarzy, a my będziemy czuć dzisiaj wieczorem klimaty Moskwy. Przeważają garbusy, no bo jest ich najwięcej, bo 21 milionów, prawie 21,5 miliona ich wyprodukowano. Ogórków jest zdecydowanie mniej, bo to były samochody transportowe i niestety poległy, co niektóre. Są dwa buliki, jeden nawet z Włocławka, jestem coraz bardziej dumny z pojazdów Volkswagenów we Włocławku. Jest tutaj, kamerą możemy sięgnąć, dwa czarne samochody, dobrze widzę?
Nie. Tutaj jest 411 Volkswagen z tymi dużymi światłami. To jest unikat. To od razu mogę zdradzić, że będą mnie, dostaną nagrodę za unikat zlotowy. Jest jeszcze TLK 1600, to jest też bardzo ciekawy samochód. I to są wszystko samochody z silnikiem z tyłu. Wiatropędne, tak zwane schłodzone powietrzem. No ogórku, są już kanciaki, to są następcy ogórków, czyli tutaj mamy ogórka, te bardziej kanciate to są Volkswageny, już jeszcze te dwójki, potem te trójki. Mamy z Włocławka fajną sprawę, wersję plażową Garbusa, czyli Badziego. Mamy przedłużaną wersję Garbusa, Tomkol z Wejherowa sobie wymyślił 30 cm dłuższe drzwi. Mamy, co my jeszcze mamy, żebym nie odwalił rakiety? No i jest Kibelwagen, to jest zawsze, na siebie zawsze, no tamten rok i w tym roku dla mnie to jest duma po prostu. Kibelwagen w barwach Straży Pożarnej przyjeżdża, ukłony dla komendanta Majewskiego, naprawdę szacun. No i co? Przede wszystkim frekwencja. Ludziska spacerują, ludziska sobie oglądają, bo o to chodzi właśnie. Chcemy się pokazać, że we Włocławku jest wesoło, nie tylko smutna Wisła, smutny komunistyczny Włocławek z dziurami. Nie, tu się dzieje i ludzie do Włocławka przyjeżdżają z wielką chęcią, naprawdę. Zadbajmy o Włocławek, postarajmy się, żeby naprawdę przyciągnąć, nie wiem, pieniądze jakieś do Włocławka, żebyśmy my naprawdę odetchnęli jakoś. Tutaj taka może trochę polityczna sprawa, ale ciężko się mieszka we Włocławku. Na terenie zlotu będziemy mieli konkursy i będziemy mieli przede wszystkim żarcie na nas czeka. Zawodowy catering, żarcie na nas będzie czekać. Potem mamy konkursy, potem mamy młodą punkową kapelę jako support Moskwy, potem mamy Moskwę. A potem to hajda co dusza zapragnie, po prostu robimy co chcemy. A propos rodzinnych klimatów, tak, to jest... Ja się nie orientuję, czy na przykład Opel, czy no inne marki samochodowe, czy mają tyle zlotów, ale to, co się dzieje na zlotach Volkswagenowych, przyjeżdżają pokolenia. Przyjeżdża dziadek, przyjeżdża ojciec i przyjeżdża dziecko. Tutaj na przykład są dwa z Trójmiasta przyjechały dwa ogórki, gdzie jednym ogórkiem jeździ miziak z miziakową, a drugim ogórkiem jeżdżą rodzice miziaka. I po prostu, no to podejrzewam, że jak miziaki będą mieli małego bajtla, to on też pewnie będzie jeździł pewnie starym Volkswagenem, no. I one za 20 lat jeszcze będą starsze i one zawsze będą. Zawsze będą, bo będziemy o nie dbać. Proszę pamiętać, szanowni państwo, że Garbusy to jest potężna miłość i to jest bardzo droga miłość. Ona bardzo nas dużo kosztuje i wkładu finansowego, i nerwów. Ile jest nerwów do tych staruchów diabelnych, to się w głowie nie mieści. Nawet z moją żoną Melcią napisaliśmy piosenkę właśnie opowiadającą o tym, o tych klimatach. W refrenie jest: Garbus, przestań tyle palić. Bo ludziska nie wiedzą, że to potrafi 10-12 litrów palić benzyny. Są osoby, i ja też chyba się takim, że tak powiem, stanę niestety, bo byłem bardzo konserwatywny w tej kwestii, ale nasz ogórek chyba też będzie już na gaz jeździł niedługo, bo cholery można dostać z tą ceną.
jeszcze raz, bo się nie nagrał. Cię kopnę zaraz w koło, to się skończy. Zapomniałem włączyć.